Wąbrzeski Amfiteatr to piękny i nowy, bo dwuletni budynek zlokalizowany w wyjątkowym miejscu tuż przy Jeziorze Zamkowym. Po trwającej ponad rok przebudowie budynek posiada powierzchnię 410 m2, na którą składają się zadaszona scena, garderoby, niezbędne pomieszczenia gospodarcze, socjalne, techniczne. Wyposażony jest w instalację elektryczną, nagłaśniającą, monitoring oraz oświetlenie zewnętrzne, które upiększa wszystkie organizowane tu wydarzenia. Przebudowana została również część przeznaczona na widownię, która posiada teraz niespełna 1000 miejsc siedzących. Łączny koszt inwestycji to kwota ponad 4 milionów złotych, sfinansowana ze środków unijnych oraz budżetu miasta. 2 września 2018 roku, 9 dni od oficjalnego zakończenia budowy, amfiteatr przeszedł chrzest bojowy, gdyż zorganizowane tu zostały dożynki wojewódzko-diecezjalne. Wówczas gwiazdą uroczystości był zespół Demono, który jako pierwszy wystąpił na deskach nowego obiektu. W sezonie letnim regularnie królują tu różne gatunki muzyczne – pop, dance, disco, rock, szanty czy poezja śpiewana. Tuż obok miejsca letnich koncertów plenerowych znajduje się mini plac zabaw, boisko do sportów plażowych oraz plaża miejska. Zmodernizowana w ramach budżetu obywatelskiego plaża w sezonie letnim przepełniona jest plażowiczami, których niewątpliwie przyciągają tu egzotyczne palmy i parasole. Do ich dyspozycji mamy również leżaki, stoliki, zabawki dla dzieci. Nie bez powodu wyróżniono ją w rankingu najlepszych plaż województwa kujawsko-pomorskiego. Dziś, po zakończeniu sezonu, jest tu cicho i pusto, ale z pewnością już za chwilę unosić się tu będą smakowite zapachy. Ze sprawą pana Marka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie będę gotował sam, tylko mogę liczyć na pani pomoc. Oczywiście, jak najbardziej. Co przygotujemy? Widzę mięso. Jest mięso, jest typowa wołowina, więc będziemy dzisiaj klasycznie gotować zrazy. Zrazy z wołowiny, nie żadna podróbka robiona z drobiu, czy też z wieprzowiny, które też mogą być bardzo pyszne, tylko klasyczna wołowina. Takie prawdziwe. Jak umamy. Od czego zaczynamy? Albo może inaczej, od początku. Co potrzebujemy do przygotowania zrazów? Przede wszystkim potrzebujemy dobre mięso zrazowe z wołowiny. Nie każda wołowina się nadaje na zrazy. No może pokażmy, jaką powinna mieć grubość. Szczerze mówiąc, im cieńszy plaster mięsa i ubity, tym lepiej, ponieważ możemy lepszą rolatkę z niego skręcić. Jeżeli będziemy mieli grubą wołowinę, ona niestety podczas pieczenia będzie próbowała wrócić do macierzystego kształtu, dlatego możemy posiłkować się wykałaczkami bądź też nitką, żeby to nam jakoś fajnie wyszło. Przewidujemy również to, że może pryskać na nas, więc fajnie by było obłożyć to wszystko folią spożywczą, następnie dopiero ubijać. Dzisiaj mamy świetnie ubite, już po prostu gotowe. W sklepie można nieraz poprosić panią. Kolejne czynności, które musimy zrobić, fajnie by było po prostu zastosować musztardę. Po coż ta musztarda? Ponieważ fajnie powoduje, że mięso nam kruszeje pod wpływem, więc troszeczkę po prostu przesmarujemy musztardą. Następnie co będziemy potrzebować? Farsz do środka. Mamy po prostu ogórki kiszone. Co będziemy potrzebować również do wkładu? Cebulę, boczek, jak i też kawałek po prostu kiełbasy. U mnie w domu tak mama zawsze przygotowywała farsz do zrazów, jak i też podstawowe przyprawy w formie pieprzu, jak i też soli. Czyli jest to taki przepis rodzinny? Rodzinny. Przekazywany z pokolenia na pokolenie. Z pokolenia na pokolenie. Mam nadzieję, że następne pokolenia, gdy zaczną mięso jeść, ponieważ z moim synem bywa trudno z tym mięsem, nie wszystko mu smakuje, że będzie również kontynuował moją pasję do gotowania. Jestem przekonana, że nie tylko tutaj w rodzinie przepis pozostanie, ale również zostanie rozpowszechniony wśród wszystkich oglądających nasz cykl. Czyli co, mamy posmarowane mięso musztardą. Co następnie dalej? Kroimy kiełbasę w paseczki. Nie obieramy? Nie obieramy. Skórka też ma swój smak, zwłaszcza jeżeli jest kiełbasa prawdziwie wędzona, a na takiej nam zależy, a nie moczonej w wywarze wędzarniczym. W podobne paski kroimy również boczek. Tu mamy akurat boczek wędzony, parzony. Świetnie się nada, ma po prostu ten swój smak. Nie jest za tłusty, co jest też ważne, że będziemy dietetycznie gotować, ponieważ będziemy wszystkie zrazy robić bez tłuszczu, bez żadnego smalcu, bez żadnego oleju. Cebula, czyli jeden z fajnych składników naszej kuchni, który ma w sobie bardzo dużo witaminy C,
Cebulę możemy przyrządzać na różne sposoby. Ja ostatnio bardzo polubiłem cebulę duszoną. Mimo że za dziecka nie lubiłem cebuli, tak w tym momencie po prostu duszona cebula za sprawą mojego kolegi stała się jednym z, że tak powiem, z moich hitów, jeżeli chodzi o kulinaria. Na cieniutkie po prostu paseczki. Paseczki tniemy. Co z cebulą, moi drodzy? Jeżeli mamy tą cebulę już przygotowaną, a nam troszeczkę jej zostanie, nie ma problemu. Zsiekamy za chwileczkę ją w drobną kostkę i to, co nie zużyliśmy do farszu wewnątrz zrazów, dorzucimy do sosu. Ona fajnie nadaje się po prostu, żeby zagęścić ten sos i dać po prostu fajny smaczek. Czyli mamy boczek, mamy musztardę, będzie cebula, tak? Będzie cebula. Nie za dużo tej cebuli, żeby po prostu dało smak. Dokładamy cebulkę. Następnym elementem jest kiełbasa, którą szybciej przygotowaliśmy. Jeżeli paski są za grube i będzie nam się źle zwijało w rolki, możemy dać dwa cieńsze. Co dorzucamy dalej? Odrobina pieprzu. Pieprzu proszę nie żałować, wołowina bardzo lubi pieprz. Jak i też odrobina soli. Żeby przepis był rzeczywiście tak jak u mamy, należałoby dodać po prostu jeszcze paski ogórka kiszonego, aby smak kwaśny troszeczkę pobudził nas do jedzenia. Następnie trzeba umiejętnie go po prostu zwinąć. W zależności z której strony mamy szerszą stronę, należałoby po prostu zostawić ją sobie na koniec, żeby ładnie ułożyć, uformować. Następnie zwijamy zraza w rolkę. Posiłkujemy się wykałaczkami, ponieważ jest rolada dosyć mała, żeby nam się podczas pieczenia wstępnego nie rozwaliło pod wpływem temperatury. Pierwszy zraz gotowy. Zabieramy się za drugiego. Proszę założyć rękawiczki i lecimy. Panie Marku, jest Pan związany z medycyną. Z medycyną. Skąd zamiłowanie do gotowania? O to chciałam spytać. Skąd zamiłowanie? Trudne pytanie. Od zawsze u mnie w domu się gotowało i mężczyźni też wiedli prym w gotowaniu, mimo że mama gastronomik skończyła. To mimo to, że późno wracała do domu, to wielokrotnie miała już po prostu obiad przygotowany, bo niestety mężczyźni musieli w domu się wykazać tym. Trochę może i też zamiłowanie z harcerstwa. Jako jeszcze młody harcer zdobyłem sprawność kuchcika, czyli trzeba było sobie przygotować posiłek, następnie też sobie radka, więc trzeba było sobie radzić. Patelnia jest już rozgrzana. Świetnie, możemy wykorzystać do tego patelnię, bądź też właśnie brytwannę, jeżeli mamy w domu. Ważne jest, żeby było nagrzane, że pierwszy kontakt, teraz uwaga, jest charakterystyczne właśnie skwierczenie, które zamyka nam po prostu pory białka w środku. Następnie będziemy po prostu mogli tylko kontrolować, czy rzeczywiście nam się pięknie mięso rumieni. Czy to w brytwannie, czy na patelni nie używamy tłuszczu, tak? Nie używamy tłuszczu, dajemy na sucho. Jak długo nasze zraziki będą się tutaj... Przeważnie to jest tak dobra godzina, do półtorej nawet. Wołowina potrzebuje dużo temperatury i długiego pieczenia. Nieraz może nawet po prostu być to około 2 godzin, więc musimy po prostu poczekać, aż zmięknie. Więc zraziki nam się powolutku tutaj pieką. Będziemy za chwileczkę kontrolować i ewentualnie podlewać wodą. Wodę mamy w takim pięknym kubeczku z Wąbrzeźna, więc mamy typową promocję naszego miasta. Ale proszę Państwa, ta buteleczka nie na darmo tutaj stoi, ponieważ gdy już będziemy mieli pięknie zbrązowione te zrazy, będziemy dodawać wina, aby dało charakter smaku i swoistym... Czyli nie popijać w celu lepszego trawienia? Można. I pamiętajcie Państwo, że do czerwonego wołowego mięsa jak najbardziej czerwone wino, wytrawne, półwytrawne można stosować. Gdy widzimy, że już soki, które mięso puściło, odparowały, a mięso pięknie się przybrązowiło, wręcz nawet zaczęło się lekko przypalać, nie martwmy się, bo wystarczy po prostu podlać niewielką ilością wody. Ostrożnie, bo teraz będzie duża ilość pary. Musimy przy zrazach kontrolować, żeby cały czas po prostu woda była
w niewielkiej ilości. Wtedy fajnie nam zabrązawia ten sos, który będzie za chwileczkę nam potrzebny do kaszy. Ale o czym chcę jeszcze powiedzieć. Nie zawsze musimy serwować zrazy z kaszą, tak jak będziemy dzisiaj serwować, z kaszą typu pęczak, bo świetnie się nadaje po prostu również typowy nasz ziemniak, czy też makaron. Zraziki wyglądają pięknie. I pachną również. Pachną również. Pięknie się zarumieniły. Sosik się pięknie przybrązowił, bo sosik będziemy za chwileczkę kończyć, a za chwilę dojdziemy do etapu, że będziemy musieli coś do tego sosu dorobić. Pięknie przybrązowiona. I dzisiaj będziemy serwować te zrazy z kaszą typu pęczak. Warunki polowe, woda to w jest, jak najbardziej. Wąbrzeźnianka zdrój. Tak jest. Nie wszystko, nie wszystko. Wystarczy? Okay. Wystarczy. Solimy? Solimy. Od razu, żeby nie zapomnieć, łyżeczka, czubata wystarczy. W związku z tym, że przygotowujemy dzisiaj 6 porcji, 3 woreczki nam wystarczą, po pół woreczka na głowę. Jest to bardzo sycąca kasza. Więc porcja też musi być po prostu odpowiednio dobrana do ilości, którą spożyjemy. Przykrywamy, tylko jeżeli, proszę Państwa, będziecie przykrywać, uważajcie, ponieważ kasza podczas gotowania lubi się pienić. Reszta cebuli, która nam została z farszu, który dodawaliśmy do wnętrza zrazów, nie wyrzucamy. Zostawiamy ją, siekamy po prostu na drobne kawałeczki. Dodamy za chwilę... do sosu. Tak, dodamy do sosu. Pięknie nam go zagęści, nada specyficzny smak. I to już mamy po prostu zsiekane wszystko, dorzucamy po prostu do sosu. Kawałek ogóreczka, proszę Państwa, który nam został, również po prostu dodamy. Do sosu? Do sosu. Żeby, proszę Państwa, nie kusiło, bo bardzo tutaj widzę niektórych członków ekipy kusi. Dolewamy, proszę Państwa, dosłownie szklankę wina, aby nam sos po prostu zaczął pięknie, aromatycznie pachnieć. Jakie wino? Może jeszcze powiedzmy? Nazwy nie będę zdradzał, ale świetnie nadają się wina po prostu wytrawne, bądź też półwytrawne. Bo co, proszę Państwa, damy na przebicia smaku? Kolejny ważny aspekt. Miód, proszę Państwa. Żeby złamać nieraz przez smak, należałoby po prostu dać do kwaśnego coś słodkiego. I naprawdę łyżka miodu. Koniecznie z wąbrzeskiej pasieki. Dokładnie, od znajomego pszczelarza. Czyli kupujemy oczywiście miód od wąbrzeskich i okolicznych pszczelarzy, żeby okoliczni się na nas tak nie obrazili. A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jakiś konkretnie rodzaj miodu do nas akurat do dzisiaj się posłużyłem miodem akacjowym, ponieważ on jest fajny, płynny, jak Państwo widzicie, że on jest lejący. Natomiast wszystkie te miody właśnie wielokwiatowe czy rzepakowe na chwilę obecną po prostu już są sztywne. Nie jest to żaden problem, ponieważ pod wpływem temperatury ten miód po prostu się rozpuści. Ale akurat ten słoik dzisiaj był tak zgrabnie ustawiony u mnie, więc zabrałem ten. Kolejny dodatek do sosu, proszę Państwa, oprócz tej zsiekanej cebuli, zsiekanego po prostu ogórka, są grzyby. Grzyby leśne. Tu akurat posłużymy się pod grzybkę. Zbieramy ususzone, tak, zeszłoroczne. Co jest ważne, proszę Państwa, jeżeli będziecie Państwo stosować grzyby, należałoby, proszę Państwa, je zamoczyć. Po co? Żeby ewentualne drobiny piasku, które gdzieś tam po prostu zostały na tym grzybie, nie trafiły nam do sosu, tylko teraz w momencie namaczania opadną na dno. Mniej więcej te 5-10 minut moczymy, najlepiej w letniej wodzie. Grzyb tam ładnie naciągnie wodę. Wszelkie nieczystości nam spadną na dno i dodajemy po prostu grzyb do sosu. Da nam wyrazistego, po prostu leśnego, takiego fajnego smaku. Co, proszę Państwa, jeszcze z przypraw? Będziemy dawać, proszę Państwa, wędzoną paprykę. Też od niedawna stosuję to w naszej kuchni. Więc trochę wędzonego smaku możemy dodawać po prostu do potraw, nawet które wędzonki nie mają, żeby ten sos był uszlachetnić. Ile tej papryki? Mniej więcej z łyżkę. Na oko. Z łyżkę, na oko, mniej więcej po prostu z łyżkę małą. I co jest, proszę Państwa, ważne, jeszcze do sosu ja dodaję majeranek. Majeranek to jest jedno z moich podstawowych takich ziół, które dodaję do wszelkich mięs. Również ma działania zdrowotne.
Również na oko dajemy około łyżki. Czy teraz czuć ten zapach? Czuć, na pewno. Wina unoszącego się. I jeszcze jeden mały dodatek, ale z nim nie zawsze musimy po prostu działać. Kminek, proszę Państwa. Kminek w całości. Uwielbiam dodawać do bigosu, uwielbiam dodawać do kapusty na słodko kwaśno, czy też do kapuśniaku. W moim domu zawsze się dużo kminku dodawało, więc mamy trzy takie dodatkowe warianty przypraw, które możemy po prostu zastosować, aby ten sosik nam po prostu wyszedł wyraźny. W międzyczasie, gdy nam tutaj zraziki dochodzą, a kasza jeszcze chwileczkę wymaga dogotowania, przekażę Państwu świetny pomysł tutaj pod wpływem ekipy na pyszną pastę z dyni. Proszę Państwa, bierzemy dynię, mniej więcej 2-2,5 kg, obieramy ją ze skóry, wydrążymy ze środka cały niepotrzebny miąższ, jak i też po prostu pestki, kroimy w kostkę, grubą kostkę, mniej więcej 4x4 cm, 5x5, wrzucamy do naczynia żaroodpornego, dorzucamy dwie papryki czerwone, również wydrążone i pozbawione pestek. Pieczemy mniej więcej godzinę, półtorej w 180 stopniach do momentu, gdy to nie zmięknie. Następnie po ostudzeniu tego przerzucamy najlepiej do metalowego garnka. Dorzucamy to, co lubimy. Może to być czosnek, może to być koperek, może to być bazylia. Możemy dorzucić też papryki ostrej, zrobić coś na ostro w stylu tabasco. Następnie blendujemy to wszystko do momentu uzyskania masy właśnie podobnej, zbliżonej do masła. Świetnie właśnie dodać jest dwie łyżki masła, aby po prostu smak rozchodził się w tłuszczach. Następnie to wszystko przygotowujemy do momentu uzyskania właśnie gęstości, żeby nam wszystko ładnie odparowało i mamy świetną pastę na kanapki. Świetnie nadaje się zamiast zwykłego, tradycyjnego masła w postaci tłuszczu pod kanapki, czy też to będą z serem, czy to będą z wędliną, czy też nawet po prostu z pomidorem, czy z ogórkiem. Świetnie, zdrowo i smacznie. Przyszła, proszę Państwa, pora na grzyby. Wszystkie grzyby, które nam po prostu pięknie zmiękły już w kubeczku, przerzucamy powolutku do naszego sosiku. Na bogato dzisiaj będzie, co? Bardzo bogato. I wino, i grzybki. Ciekawe, czy potem będzie jeszcze gitara i śpiew. Więc zobaczymy. Tak mniej więcej jeszcze 20-30 minut nam gotowania zostało. Nasze zraziki pewnie już są gotowe. Patrząc na naszą pięknie ekipę. Wyglądają. Ekipa jest na pewno już gotowa na ich ekipa przyjęcie. Ekipa ledwo stoi. Ślina im cieknie, więc co? Kończymy przygodę ze zrazami. Czas nakładać. Proszę Państwa, zrobimy dzisiaj w warunkach polowych taką sztuczkę, że najpierw zrazy sobie wszystkie wyjmiemy. Wyłożymy po prostu je na talerz. Zobaczcie Państwo, jakie piękne rumiane się zrobiły. Niektóre troszeczkę się otworzyły pod wpływem temperatury. Wszystko, co najlepsze, zostało w środku. I za chwileczkę zrobimy małą sztuczkę, żeby nie zagęszczać sosu mąką, tak jak przeważnie to robimy w domach. Zmniejszymy troszeczkę moc. Zaś kaszę, którą mamy w woreczkach, za chwileczkę przerzucimy właśnie w ten gotujący się sos. Ale można by go, jak to się mówi, zaklepać, zawiesić, zagęścić śmietaną łąką, tak? Tak, że to dla uznania, gdyby ktoś chciał? Jak najbardziej można by było go zagęścić w ten sposób, ale mamy w ten sposób dodatkowe kalorie. Ale oczywiście kalorii wszyscy unikamy. Zbędnych bynajmniej, zbędnych. Wrzucamy kaszę do powstałego nam tutaj sosu. Mam prośbę, żeby wziąć łyżeczkę i przemieszać to zdrowo, żeby nam się nie zaczęło przypalać. I z czym teraz takie zrazy i kaszę możemy serwować? Świetnie się właśnie nadają ogórki kiszone, jak i też domowe buraczki, proszę Państwa. Starte buraczki ja preferuję na zimno. Wiem, że niektórzy wolą na przykład podgrzane z cebulą zasmażoną. Niektórzy wolą z papryką, jak kto woli, więc mamy jeden wariant z buraczkami, drugi wariant z ogórkami kiszonymi,
Trzeci wariant, możemy stworzyć dowolną sobie suróweczkę, zwłaszcza jeżeli będziemy serwować to z ziemniakami, bądź też mizeria. Proszę Państwa, stara nasza dobra mizeria również się nada świetnie do tej kaszy typu pęczak, czy też po prostu ziemniaków. Nakładamy? Jest ok, nakładamy. To przygotujemy jeszcze talerzyki i nakładamy. Na pewno wykorzystam ten przepis. Zachęcamy również Państwa do wykorzystania tego przepisu i do przygotowania tych pięknych, z pewnością przepysznych zrazów w swoich domach. Ja Tobie, Marku, bardzo serdecznie dziękuję za to, że ja podzieliłeś się z nami nie tylko tym przepisem, ale i wieloma innymi. Zdradziłeś nam mnóstwo różnych fajnych trików i ciekawostek kulinarnych. Tym bardziej, że, drodzy Państwo, to nie my dzwoniliśmy do Marka, ażeby wziął udział w naszym programie, tylko przy okazji kręcenia jednego z poprzednich naszych odcinków Marek sam do nas podszedł i zaproponował, że może coś dla nas przygotować, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Państwa zachęcamy do śledzenia stron Urzędu Miasta, Miejskiej Telewizji Kablowej i oczywiście do oglądania kolejnego odcinka. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia i życzę smacznego.